Jak smakuje torcik? Dobry, bardzo dobry. A możesz opisać smak? Taki jakby lodowy trochę. Czy istnieje jakaś studniówkowa dieta? Sądzę, że nie. To znaczy, można jeść wszystko i bez żadnych konsekwencji, że się utyje na przykład. Mi to chyba raczej nie grozi. A jak się bawisz w ogóle? Bardzo dobrze, właśnie moja dziewczyna, partnerka. A możesz przedstawić swoją dziewczynę? To jest moja dziewczyna, Ania. Która... Witaj, Aniu. Dzień dobry. Jak się bawicie? Bardzo dobrze. A jak w ogóle atmosfera? Czy taka jak w szkole, czy nie? Zdecydowanie nie. O wiele lepsza. Zdecydowanie tak. Lepsza. A czy nauczyciele też się bawią? Widzieliście? Oczywiście, bawią. Właśnie tańczyłem ze swoją wychowawczynią, która dawała radę. Dawała radę? Tak, i bardzo dobrze się ze mną bawiła, tak sądzę. Jak smakował obiad? Bardzo dobry. A torcik? No, nie próbowaliśmy jeszcze. Czy istnieje jakaś studniówkowa dieta? Nie, chyba nie. Moja klasa, trzecia C, jest spontaniczna, niepowtarzalna i zawsze nas zaskakuje czymś nowym. Jest bardzo wesoła, to najważniejsze, poczucie humoru. I ty. Tutaj siedzi mój kolega Mateusz Rakocy. Przedstaw się. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. To też siedzi Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Też siedzi pan Paweł Bojanowski. Witam. A tutaj pan Paweł Stawicki. Dzień dobry. No tak mniej więcej, nie? To tak poszczególnie. Ja o resztę po prostu nie sięgnę, nie?